Szczęść Boże wszystkim, witam Was. Mateczek na swoim vlogu poświęconym sterownikom PLC, bibliotece Qt, a także językowi programowania C++. We wstępie do tego kursu chciałbym przedstawić ogólny szkic programu, który napiszemy w tym tutorialu. A więc program będzie składał się z klasy DataObject. Klasa ta ma za zadanie odzwierciedlić rekord w bazie danych. I w skład takich istotnych elementów tej klasy będziemy zaliczać ID części jakiejś i stan tej części w magazynie pierwszym oraz stan w magazynie drugim. To wszystko będzie zawierała klasa DataObject. Kolejną klasą w programie, którym zamierzamy napisać, będzie klasa Worker. Klasa Worker będzie zawierała już listę wszystkich elementów w bazie danych. Czyli będzie to tak zwany model, a także zadaniem tej klasy będzie połączenie się z bazą danych, cykliczne zapytania do bazy danych i aktualizacja tej listy. Czyli zadaniem obiektu worker będzie po prostu odczytanie wszystkich rekordów z bazy danych, a poszczególny rekord jest obrazowany przez data object. Ostatnim zadaniem klasy worker i właściwie jej sensem istnienia jest eksport tego modelu, tej listy rekordów, jest eksport do GUI napisanego w QML-u. Czyli wyeksportowana ta lista będzie w postaci właściwości. I ostatnią częścią programu będzie GUI napisane w QML-u. GUI to będzie składać się po prostu z obiektu ListView, do którego model, czyli dane, do którego dane będzie dostarczał obiekt worker. Jest to program napisany w technologii Data Control View, czyli mamy oddzielone dane, która jest modelem, oddzielony model i oddzielony widok. Przy czym delegate, czyli sposób prezentacji danych, też będzie napisany w QML-u. No to zaczynamy. Tworzymy nowy projekt. Aplikacja Qt Quick. Wybierz dalej. A program, który będziemy tworzyć, będzie programem, który będzie zawierał elementy QML-a, C++, a także bazy danych. Pozbywamy się zbędnych elementów z opisu QML. I przejdźmy do stworzenia pierwszego obiektu. Będzie to data object. Będzie to struktura danych, pojedyncza struktura danych. W tej strukturze będą dwie dane, do których będziemy chcieli dostać się przy pomocy programu napisanego w QML. Taka struktura oczywiście to musi być klasa dziedzicząca po QObject. Mamy teraz klasę dziedziczącą po QObject. Klasa nazywa się DataObject. Będzie zawierała dwie właściwości. Właściwości w Qt to są tak zwane QProperty. Właściwość musi się charakteryzować czymś takim jak typ właściwości, jest to typ int w naszym wypadku. Nazwa właściwości, będą to dwie właściwości. Pierwsza to magazyn 1. Jak widać od razu automatycznie się wszystko zmienia. Po słowie kluczowym read mamy funkcję, która odpowiada za odczytanie tej właściwości. I po słowie kluczowym write mamy funkcję, która odpowiada za zapis tej właściwości. Po słowie kluczowym notify mamy sygnał, który jest emitowany w momencie, gdy powinien być wyemitowany. W momencie, gdy właściwość ulegnie zmianie. Wyemitowanie tego sygnału jest w gestii naszej. Mamy już zadeklarowane dwie właściwości. Teraz trzeba zadeklarować pola, w których będą trzymane dane. Będą to oczywiście pola typu int. Jedna się będzie nazywał magazyn 1. Drugie pole magazyn 2 z podkreśnikiem, aby się różniły.
magazyn 2, będą to dane prywatne. Następnie przejdźmy do deklaracji funkcji już publicznych, które będą odpowiadały za odczyt i zapis tych pól prywatnych. Pierwszą funkcją będzie magazyn 1. Będzie to funkcja, której zadaniem będzie odczytać daną, zwrócić daną. Int. O, i teraz funkcja zwraca po prostu pole magazyn 1. Podkreśnik magazyn 1. I koniec. Druga funkcja int magazyn 2. Jej zadaniem będzie zwrócenie pola magazyn 2. Czyli. Return. Podkreśnik magazyn 2. OK. Kolejnym etapem jest zadeklarowanie funkcji, której zadaniem będzie ustawienie tych pól. Czyli funkcję set. Set magazyn 1. Funkcja ta jest typu void. M1. I druga funkcja też typu void. Set magazyn 2. Kopiuj. Ctrl C. Ctrl V. M2. I magazyn 2. Następnie należy zadeklarować obydwa sygnały w sekcji Signals. Będą to sygnały typu void. Sygnały te będą informować QML, że dana uległa zmianie. Ta konkretna dana uległa zmianie. OK, dwa sygnały zostały już zadeklarowane. Teraz należy jeszcze zadeklarować konstruktor tej struktury DataObject oraz konstruktor i zrefaktoryzować te dwie funkcje typu set. Pierwsza, magazyn 2, prawy przycisk, refaktoryzacja, dodaj definicję DataObject. Druga, i zróbmy jeszcze konstruktor z parametrami. Dodamy dwa dodatkowe parametry typu int, czyli magazyn 1 i magazyn 2, konstruktor obiektu M1, int M2, który też należy poddać refaktoryzacji. Czyli wygenerować implementację tej funkcji. Prawym przyciskiem refaktoryzacja. Dodaj definicję w DataObject. OK. Ctrl C. Ctrl V. I teraz pole magazyn 1 ustawimy jako M1. Równa się M1. Pole magazyn 2 równa się M2. Skopiujemy to wszystko do konstruktora domyślnego, tylko tym razem tutaj powstawiamy zera. OK, konstruktor domyślny jest gotowy. W tym momencie następnie należy uzupełnić funkcję typu set. W tym i jeśli parametr funkcji jest równy ustawionej danej, wówczas nic nie róbmy. Czyli jeśli M1 równe magazyn 1, wówczas return. Jeśli zaś dane się różnią, należy wpisać do pola magazyn 1 M1. Zaktualizować pole. Oraz kolejnym krokiem jest wysłanie sygnału, że dana została zmieniona. Bardzo ważny krok, nie można o tym zapomnieć. Ten krok służy temu, żeby QML poinformować automatycznie o zmianie danych w polu. Skopiuj, wklej.
Teraz tu zmieniamy wszystko na M2, czyli jeśli pole M2 jest równe wartości magazyn 2, wówczas nic nie rób, czyli wyskocz z funkcji. W przeciwnym razie zaktualizuj pole magazyn 2 i wyemituj sygnał magazyn 2 change. No, mamy gotowym pierwszą klasę. Skompilujmy, zobaczmy, czy nie ma jakichś błędów. Kompilacja przebiegła poprawnie, przejdźmy do dalszych czynności. Kolejną czynnością należy utworzyć kolejny obiekt. Obiekt, który będzie zawierał listę. Będzie to obiekt klasa C++, również musi dziedziczyć POKU object. Będzie się nazywało worker. Będzie to nasz pracownik. Będzie to klasa, która będzie zawierała listę pojedynczych struktur. Ponieważ celem programu jest wizualizacja kilku rekordów z bazy danych, więc pole data object wizualizuje rekord w bazie danych, a pole worker będzie to po prostu cała lista tych rekordów z bazy danych. Do tej klasy musimy najpierw poinkludować nasz data object, czyli naszą poprzednią klasę. Do tego trzeba podinkludować SQL database, QSQL database, QTSQL, I oczywiście, jeżeli chcemy programować z użyciem MySQL-a, musimy też tutaj w opcji QT modułów dodać SQL. Skompilujmy, czy program nie zawiera już jakichś błędów na tym etapie. OK, wszystko przebiegło w porządku, jedziemy dalej. Należy stworzyć teraz QSQL database, obiekt bazy danych. DB. No i tworzymy teraz kolejny obiekt, którym będzie lista naszych rekordów z bazy danych, czyli list QObject. Tak musi być, to niestety jest wymóg programowania model view controller, żeby listę, którą chcemy przekazać, była to lista wskaźników na obiekt. I będzie to model. To jest pole prywatne. Teraz trzeba zadeklarować właściwość również, ponieważ QML do danych dobiera się wyłącznie za pośrednictwem sygnałów, ewentualnie właściwości, czyli kub properties. Właściwością będzie nasza lista, czyli QList, QDataObject, QObject, przepraszam, lista obiektów. Wskaźników oczywiście. Nazwa tej właściwości to będzie po prostu model. Nie będziemy nic zapisywać, dlatego możemy skasować sekcję write. Zostanie tylko sekcja read. I dlatego też następnym trzeba zadeklarować funkcję, która posłuży do odczytania tej listy. Może najpierw deklaracja sygnału. Oczywiście, jeżeli jest użyty, to musi być zadeklarowany. Void. No i teraz trzeba zdefiniować funkcję, która posłuży do odczytu tej listy, czyli funkcję model. QList. Funkcja zwraca wskaźniki na QObject, listę wskaźników na poszczególne struktury, które będą obrazowały nam rekordy bazy danych. Model. I po prostu zwróci naszą prywatną składową model z podkreśnikiem. Czyli listę obiektów. OK, no i to by było chyba na tyle w tej części. Teraz trzeba jeszcze zadeklarować w tym obiekcie worker składową odpowiedzialną za timer, czyli za tym czasową cykliczną aktualizację danych z bazy.
będzie każda klasa dziedzicząca pokół object, w tym wypadku mamy klasę worker, która dziedziczy pokół object, ma taką wirtualną metodę timer event, z której w tym momencie możemy śmiało skorzystać. QTimer event wskaźnik e. I tą metodę należy podać refaktoryzacji. Refaktoryzacja, dodaj definicję worker CPP. W timer ever będzie cykliczna aktualizacja bazy danych. Natomiast w konstruktorze pokusimy się o otwarcie bazy danych, odczytanie liczby rekordów i tym podobne. Czyli najpierw utworzymy bazę danych DB równe QSQL database create add database, czyli dodajemy bazę danych. Baza danych będzie typu MySQL, czyli taki driver tej bazy, QMySQL. OK. No i poszczególne następne kroki. Set host, czyli na jakim komputerze pracuje baza danych, u nas localhost. Kolejny parametr, set nazwa bazy danych, nasza baza danych będzie się nazywała display. No i kolejne kroki to ustawienie loginu i hasła do bazy danych DB. Username root i hasło również root. DB set password i hasło również root. Sprawdzimy, czy baza danych się otworzy, czy da się bazę danych otworzyć. DB open. Jeśli baza danych dało się otworzyć, wówczas odczytujemy, spreparujemy pytanie SQL query. Query. Pytanie do bazy danych będzie odczytanie wszystkiego, czyli select, gwiazdka, która oznacza wszystko, from, tabelka w bazie danych u nas nazywa się tablica, czyli select, gwiazdka, from, tablica. Mamy pytanie i teraz dopóki uda... Odczytujemy poszczególne rekordy, dopóki są. Query has next, is next. Dopóki są kolejne rekordy, odczytujemy. I teraz tak, do naszej listy model dodajemy obiekt. W tym momencie już będzie data object, czyli tu wykonujemy tworzenie obiektu metodą dynamiczną. No i teraz odczytujemy dwie wartości z tabelki. Będzie to, pomijamy indeks, który jest value 0, czyli magazyn 1 i magazyn 2 to będą value 1 i value 2. Dwie kolejne wartości, to jest tylko film poglądowy. Nie odczytujemy całych, bo tam jest, mam 5 rekordów w bazie, tylko dwie. Query, value, drugą kolumnę, to int. Ponieważ query value jest to typ covariant, musimy skonwertować to do inta, który de facto na którym nam zależy. No i ten model został zaktualizowany. To się wykona w pętli, czyli tyle ile mamy rekordów. No to zrobimy jeszcze licznik rekordów. Będzie to po prostu query size. Rozmiar wszystkich zwróconych rekordów. No i mamy praktycznie obiekt worker gotowy do użycia. A nie, jeszcze ten, aktualizacja, i startowanie timera. This start timer, czyli co 1000 milisekund, czyli co 1 sekundę wywoła nam się zdarzenie time event. W tym zdarzeniu będziemy odczytywać bazę danych i ewentualnie uaktualniać.
Więc część zapytania oczywiście możemy skopiować. Jeśli baza danych jest otwarta, zapytanie zostaje takie samo. Tutaj zadeklaruję zmienną pomocniczą licznik, żeby po prostu nie dodawać, tylko aktualizować to, co już jest w liście. Czyli te rekordy, które są w liście. Nie dodajemy, nie kasujemy, tylko tyle rekordów, ile było przy pierwszym uruchomieniu programu. Licznik rekordów. Czyli dopóki licznik rekordów nie zjedzie do zera. Nie będzie większe od aktualnego licznika. No, czyli aktualizujemy tyle rekordów, jaki rozmiar ma lista. Można to by napisać mniejszy od list size. Czyli model size. Ale tak zrobiłem. To jest niepotrzebne. Teraz, ponieważ lista jest listą wskaźników na QObject, a my potrzebujemy na Object Data, więc musimy dokonać rzutowania. Czyli deklarujemy wskaźnik Q na Data Object, deklarujemy wskaźnik, który będzie i teraz rzutowanie QObject Cast. To jest rzutowanie w Qt. I teraz będziemy rzutować właśnie na Data Object z element listy modelu o indeksie, który jest równy aktualnie licznik, nie? Model w nawiasie kwadratowym licznik. I na początku tak, 0, model 0, mamy pierwszy obiekt danych, potem 2, no i po kolei. W tym momencie mamy już wskaźnik na poszczególny obiekt z listy. Jeżeli mamy wskaźnik, możemy go zaktualizować, czyli wskaźnik i magazyn 1, set magazyn 1, przepraszam, bo do ustawienia musimy użyć funkcji set, do ustawienia właściwości, z racji tego, że funkcja ta emituje również sygnał, że została dana zmieniona. Query value 0, 1, przepraszam, to int. Pierwsze pole zostało zaktualizowane w liście. Pierwsza właściwość. Set magazyn 2. Druga właściwość została zaktualizowana z bazy danych. Toint. No i przechodzimy do kolejnej iteracji pętli, tak aż obsłużymy tyle rekordów, ile ma lista. No, mogę to trochę inaczej napisać. OK. Następnym mamy już gotową listę obiektów. Sprawdzimy, czy się wszystko skompiluje. O, są błędy. A, licznik rekordów nie został zadeklarowany, więc skopiujmy. A, is open też. O, literka. Literówka DB. Is open. OK. Kolejny test. Licznik rekordów został niezadeklarowany. Kopiuj. Data object. Nie w tej klasie. Licznik rekordów powinien być zaktualizowany w klasie worker, a nie w klasie obiekt. W klasie worker. OK. I literówka. Sygnał bez jednej literki.
Ok, kompilacja przebiegła prawidłowo. Przechodzimy do dalszego etapu. Kolejna będzie modyfikacja pliku mindcpp, czyli pliku głównego. W pliku tym zadeklarujemy naszego pracownika workera jako typ QML. Czyli na początek include worker, naszą klasę, worker.h i include qtql. Okay. Teraz trzeba zadeklarować nasz typ jako typ dla QML-a. QML register type. Na pierwszym parametrem oczywiście ten typ, który będzie zadeklarowany, to typ worker, pracownik. I teraz tak, pierwszym parametrem to będzie nazwa modułu. Jest to parametr typu string. Moduł mateczek. Drugim parametrem będzie wersja, czyli 1, przecinek, kolejny numer wersji 0, przecinek. I trzecim parametrem jest typ, który jest widziany w QML-u, z dużej litery worker. Taki typ będziemy widzieć w QML-u. To jest tyle, jeżeli chodzi o plik mindcpp. Zachowaj wszystko i test kompilacji. Przeszło. No to teraz już trzeba się wziąć za pisanie GUI w QML-u. Mamy okno, które ma rozmiary 400x480. Importujemy nasz moduł mateczek. Wersja 1.0. OK. Podkreślenie zniknęło, moduł się zaimportował. Następnie deklarujemy nasz obiekt worker. O. Nadajemy mu jakieś tam ID. OK. Worker CC. Niech będzie CPP, że to jest pracownik z C++. Teraz deklarujemy list view. List view jest to taki widok, do którego, powiedzmy, żeby cokolwiek wyświetlił, musimy przekazać model. I właśnie tym modelem jest nasza lista worker, jest nasza lista, którą dostarcza ten klasa, czyli obiekt klasy w C++. List view, kotwica, dajemy po prostu, żeby wypełniło, czyli fill, parent, czyli żeby lista zajęła całego rodzica. Model ustawiamy worker cpp model, czyli lista naszych obiektów. I teraz jest ważna rzecz, czyli delegate. Delegate mówi nam o tym, jak zwizualizować pojedynczy obiekt modelu. Czyli będzie to wizualizacja w postaci rectangle, jakiegoś tam prostokąta z polem tekstowym. Ctrl X, wytnij to pole, które było tam wcześniej. Ctrl V. OK, no i tekst w tym polu tekstowym to będzie po prostu dane z naszego modelu. Czyli model data. I magazyn, jeden, nazwa właściwości w modelu. Plus drugą właściwość, tak samo model data. Niestety tu nie podpowiada. No, klamry się zgadzają, no to czas uruchomić. Co z tego wynika? Typ cannot read property magazyn 1. Przerwa techniczna. No, nie data model, tylko model data. Odwrócone te. Model data i model data. OK. Play.
O, coś się nam wyświetliło, ale lipa. A, wszystkie literki w jedną kupę wlazły. Trzeba nadać temu prostokątowi rectangle rozmiary. Height. Wysokość i szerokość. Wide. Albo odwrotnie. Parent white. Play. O, mamy coś wyświetlone. Teraz wejdźmy na localhosta, na phpMyAdmin, gdzie mamy naszą bazę danych w MySQL-u. Localhost, phpMyAdmin. Login. Zawsze na wierzchu. I kolejny problem. Teraz jeszcze będziemy. Dane się nie aktualizują automatycznie. Dane zostały odczytane przy pierwszym uruchomieniu bazy danych, a następnie nie aktualizują się automatycznie. Przerwa techniczna. Ok, brak by ten. Zapomniałem o inkrementacji licznika. Licznik plus plus. Aby automatycznie indeksować kolejne rekordy. Play. Ok, mamy listę. Przewijalną, umieszczoną na tym. Teraz otwórzmy z powrotem bazę danych i spróbujmy zedytować. Magazyn pierwszy, czyli pierwsza komórka od góry. 44. Komórka się zedytowała. Ok. Kilka jeszcze testów. Ok, 123 i jeszcze jeden test, 98, już obok. No i mamy program, który przy pomocy Model View Control odczytuje bazę danych i wyświetla ją na obiekcie list widget. Dziękuję za uwagę, szczęść Boże, do usłyszenia, hej.